Cześć. Chciałabym się z wami podzielić w sumie dwoma świadectwami. Pierwsze świadectwo. Jakkolwiek zabrzmi na początku, zostałam zwolniona z pracy. Nie spodziewałam się tego generalnie rzecz biorąc, było mi przykro. Kiedy wracałam w ogóle rowerem do domu z tych Niemiec, płakałam, ale już jadąc tym rowerem mówię: tak, dobrze, to ja się teraz będę utrzymywać tylko z korepetycji. Jak podjęłam tą decyzję, w ogóle Boże, ile ja miałam pomysłów na pracę, w ogóle gdzie ja bym mogła pójść pracować. Wyobraźcie sobie, że nawet do tego stopnia, że 4 lata temu, no już niecałe, kiedy przyjechałam do Warszawy, poszłam w ogóle na casting, bo moim marzeniem zawsze było zostać aktorką, w sensie jak byłam młodsza. No i tak wiecie, jak przyjechałam do Warszawy, no to tutaj są aktorzy, no to ja pójdę na casting, w sensie wiecie, że może tam mnie kiedyś do czegoś wezmą. I wyobraźcie sobie, że jak podjęłam decyzję, że będę się utrzymywać tylko z korepetycji, dostałam telefon, że są mną zainteresowani i że mają dla mnie stałą rolę w serialu, rozumiecie to? Rozumiecie to? Ja w ogóle miałam przez chwilę takie w ogóle, kurde, kiedyś to było moim marzeniem, co mam robić, nie? A generalnie to była decyzja tego typu, że jeżeli się na to decyduję, to muszę w ciągu jakby 3 godzin, że tak powiem, znaleźć się w pociągu i w ogóle przyjechać do Warszawy, nie? Jakby byłam gotowa z jednej strony to zrobić, ale tak myślę o tym, mówię, nie, a jeszcze, tak, bo pani, jak napisałam, że być może będę, to pani wysłała mi w ogóle, jaką rolę bym miała grać. Głównym atrybutem tej dziewczyny, którą bym miała grać, było to, że była gruba, że jest niezdarna, jakaś w ogóle ckliwa, płacze, ale jest w tym słodka. Mówię, dobrze, dziękuję, dzięki Boże, wszystko jasne, nie ma opcji. Następnie dostałam telefon od pani z przedszkola, to już był ten, że tak powiem, w tą dobrą stronę wiary. Dostałam telefon od pani dyrektor. No i pani dyrektor mówi do mnie, że chciałaby, żebym uczyła u niej w przedszkolu niemieckiego. Ja mówię, no dobrze, ale ja informuję, że ja nie mam żadnego wykształcenia w tym kierunku. A ona mówi tak do mnie, no chociaż jakiś certyfikat pani ma. Ja mówię, no wie pani co, no gdzieś tam kiedyś po trzeciej gimnazjum jakiś B1 zrobiłam. A, to wystarczy! Rozumiecie to? No i już byłam na lekcji w przedszkolu, generalnie już zaczęłam te lekcje. Dzieciaczki fajne. Jest to też dla mnie nowe, bo w ogóle wiecie, tam siedzą panie, nie? Ja też widziałam, jak one się patrzyły na mnie na początku. Ja myślę, że one wiedzą, że ja nie mam wykształcenia. I tak zerkały trochę w ogóle, czy sobie poradzę, czy sobie nie poradzę. Na pierwszych zajęciach były tam ze mną jakieś panie, ale jak poszłam do drugiej grupy, to już chyba pani widziała, że sobie radzę, więc sobie w ogóle poszła. Głoszenie, tak. W sensie teraz płynne przejście do drugiego tematu. Dzięki temu, że zdecydowałam, że nie będę w ogóle iść teraz do innej pracy, umożliwiło mi to, żebym codziennie głosiła Ewangelię. Podjęłam decyzję, że będę codziennie głosić Ewangelię i zawarłam z Bogiem ostatnio deal. Mówię tak, to ja będę szukać najpierw Królestwa Bożego, ja będę głosić codziennie Ewangelię, a ty się zatroszczysz o uczniów. Więc generalnie wiecie, ja mam luz, to w ogóle nie moja broszka, ja swojej strony umowę dotrzymuję, nie? Wczoraj głosiłam Ewangelię, podszedł do mnie pewien mężczyzna, który w ogóle mieszka tam w okolicy, gdzie głosimy Ewangelię, i zaczął się strasznie awanturować. Ja w ogóle kiedyś to bym z nim dyskutowała, ale w ogóle nie miałam pojęcia, co mam mu odpowiedzieć, więc w ogóle stałam i patrzyłam na niego, jak on w ogóle się wydzielał, nie? Na końcu spytałam, poznał Pan Jezusa? On, a Pani poznała Chrystusa? Ja mówię, tak. To ja nie wiem, co ja mam zrobić, i se poszedł w ogóle, nie? Za chwilę przychodzi drugi koleś, znowu się awanturuje, w ogóle rowerem podjechał, coś tam się awanturuje. Ja słucham, w ogóle Bartek Derdowski mnie tego nauczył. Kiedyś byliśmy na Woodstocku, rozmawialiśmy z jednym Hindusem. I ja się z nim w ogóle, wiecie, dywagowałam, że tak powiem, a Bartek mnie wtedy nauczył, słuchaj. Słuchaj, co ten człowiek ma do powiedzenia. I potrzebowałam jeszcze przejść drogę, żeby się tego nauczyć. Ale w ogóle słucham tego człowieka, nie? A, bo ten człowiek coś tam zaczął, a czemu nie mówicie o tej kobiecie, która zmarła, coś tam, coś tam. Ja mówię, a czy to jest jedyna kobieta, która umarła? On, no nie. To dlaczego mielibyśmy o niej mówić? I on, no, bo coś tam, to jest ważne. Ale jak mówił, przeszedł w którymś momencie, ja go słuchałam, i on przeszedł w którymś momencie do tego, że ma w ogóle syna w rodzinie zastępczej. Ja w ogóle najpierw zrozumiałam, że jego syn jest w rodzinie zastępczej, potem się okazało, że on adoptował syna. I na koniec w ogóle jakby zapytałam się go, czy mogę się o niego pomodlić. No i powiedział, że tak.
Pomodliłam się o niego, oczywiście łzy mu w oczach stanęły, przytulił mnie na koniec i se poszedł. W tym temacie chcę wam powiedzieć coś jeszcze. Na co w sumie wcześniej nie byłam gotowa, żeby to wam powiedzieć, a dotyczy to sytuacji, o której wszyscy wiecie. Kiedy złamano mi nos i wybito zęba. Wszyscy wiedzieli i wszyscy wiedzą, że głosiłam wtedy Ewangelię, ale nie wszyscy wiedzą, że odezwałam się po cwaniacku do tego pana. Wiecie, no, jak na przykład Artur tak mówi do kogoś, że o, taki cwaniaczek z ciebie, a coś tam, no to Artur se może tak powiedzieć, nie? Że tak powiem. Dlaczego to mówię? Mówię to po to, żebyś wiedział, że ty, jakikolwiek jesteś dzisiaj, masz swój własny, unikalny sposób głoszenia Ewangelii. I w ogóle ja mam świadectwo haniebne, że jak się naśladuje kogoś, źle się kończy. W ogóle głoś po swojemu. Zachęcam cię, żebyś głosił po swojemu.